Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was, moi drodzy, na kolejny odcinek gry 7 Days to Die w wersji 1.0, wersja stabilna oczywiście, poziom trudności szalony. Jeszcze dodatkowy Feral Sense, czyli zombiaki widzą mnie z kilometra. Ostatni odcinek skończyliśmy na dachu biblioteki. Dzisiaj tą bibliotekę przeszukamy. Kontynuuję tutaj przygodę. Chcę wam pokazać, co się dzieje w nocy, bo jest naprawdę grubo. Zombiaki zaczynają się pojawiać, nawet te dzikie, te już typowo dzikusy z o żółtych oczach. Tak więc zapraszam do oglądania. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. Sekcja komentarzy. Piszcie śmiało, co sądzicie o tej serii, jak i przycisk subskrybuj zostawiam dla was. Dodatkowo w opisie macie jeszcze link do najlepszego serwera 7 Daysa, Strzelba Squad. Macie również link do mojego Discorda, aby jeśli chcecie, nie wiem, podzielić się jakąś opinią poza właśnie YouTube'em. Serdecznie zapraszam, a my już tutaj idziemy do gry. No tak jak widzicie, mamy tutaj jednego sensa, Ferala. Mam nadzieję, że te mi tutaj nie nabruździ. Ja ich tutaj biorę trochę tak, wiecie, na sposób. Cyk, nożem cyk, nożem cyk, cyk. Jeden padł. Na szczęście jest tylko dwóch, więc oni się nie podsadzają. Dobra, jeden się tam zaciął, więc mam nadzieję, że zdążę się tym zająć. No ten najewidentniej się tam zaciął przy wentylacji. No dalej, chodź tutaj. Jedynym problemem to jest głód. Tak, to jest głód. Bo zaczynam być coraz bardziej głodny, a niestety, jak mogliście wywnioskować, im człowiek bardziej głodny, tym mniej ma energii. O proszę, kurde, jaki cwaniak, proszę, dobrze, że mam, chociaż tutaj mogę sobie podskoczyć trochę. Uuu, piękne to było, moi drodzy, dostał od razu strzała. Można powiedzieć, że w trakcie nocy ja tutaj delikatnie już oczyszczam ten teren. Ja sobie, wiecie, wychodzę tu. Oni się jeszcze dodatkowo podpalają. O, tu jest jakiś jeden. Hello! Dobra, dostał. Obudziłem jeszcze chyba tam paru, więc wycofujemy się do mojej lokacji. No muszę uważać, bo one są tak niebezpieczne, mówię. W pojedynkę to jeszcze mogę ich... Mogę ich tutaj pokonać, ale w takiej większej grupie już są problemem. O Jezu, wskakuj. Dobra, uff. No jak widzicie. Dobra, jeden się wywalił, to dobrze. Dobra, zamieńcie się. O, fantastycznie, dobra. Jeden tu. Tak. Tak to tutaj przeżyję tą noc, myślę. Mam nadzieję, że na dole będzie jakiś automat, dzięki czemu będę mógł sobie kupić jakieś jedzenie, bo mam 200 monet. Monety. Chciałbym wam jeszcze tutaj pokazać, co bym wam chciał pokazać. Aha, udało mi się tutaj przeszukać te rzeczy, no i udało mi się pierwszym wytrychem, za pierwszym razem otworzyć skrzynię. Mam nadzieję, że nikt mi tu nie będzie przeszkadzać. No jest gdzieś tam crawler, ale tutaj mamy dwa plasterki. Mamy rękawice skrytobójcy, więc może je założymy. Mamy modyfikację pancerza, mamy książkę. Przeszpiegi. Pod osłoną nocy zadawaj dodatkowe obrażenia swoim ofiarom. Po zmroku zadawaj 10% więcej obrażeń atakami ukradkowymi. No i mamy ładunki wybuchowe. Niestety chyba w tej wersji ładunki wybuchowe są tak, jeśli chodzi o singla, nie są zbytnio potrzebne. Władujemy sobie tą modyfikację. Co prawda aż jeden, ale zawsze to coś. Dodatkowo możemy sobie te rękawice tutaj wsadzić. Szybkość ataku plus 2. Wytrzymałość minus 56. No niestety tutaj... O, możemy tak to zrobić. I możemy zniszczyć. Oczywiście, wydaje z tego co pamiętam, to chyba pancerz mam już na poziomie 6. Może to tak? O właśnie, prymitywny kaptur na poziomie 6. Tak, dokładnie. No i mamy, przeżyłem noc, moi drodzy, przeżyłem noc, jest okej. Naprawdę. Teraz chodźmy tylko tutaj do roweru, może uda mi się zrzucić z pewnych rzeczy, których nie potrzebuję, bo tutaj jest oczywiście safe. Wow, aż jedną rzecz udało mi się zrzucić. Nie ma nikogo w okolicy, więc
Może się zastanowię. Dobra, weźmy na pewno tą kukurydzę. Jesteś w końcu, mój przyjacielu. Kurde, tak dawno cię nie widziałem, a tylko cię słyszałem. Dobra, teren czysty. To możemy zrzucić. Nie wiem, chmiel, no bez przesady. Pyra by się przydała, amunicję mogę zrzucić. No muszę tutaj jakoś, wiecie, porozkładać te zasoby. Tutaj gdzieś zgniłe mięso. Ja już jeszcze widziałem, czy ja te zgniłe mięsa potrzebuję? Kogoś słyszałem, ale nie wiem, czy to tobie burczało w brzuchu? Chyba tobie burczało w brzuchu. Dobra, weźmy te rzeczy, zrzućmy. No i mam dwa wolne miejsca. Wow. Dwa wolne miejsca. Gdybym miał na przykład... udałoby mi się znaleźć garnek, to bym na przykład... Napraw go. Modyfikuj. Cyk. Proszę państwa, co my tu mamy? Obrażenia mocnego ataku 38,9, tu mamy 35. Wrzucamy modyfikatory i mamy 42. Wow! Nice! Ten nóż możemy śmiało sprzedać. Kurde, trzeba przeszukiwać takie rzeczy. Oj, trzeba przeszukiwać grille, toalety, bo już pierwszy nóż znalazłem w toalecie, a teraz znalazłem w grillu. Tak więc polecam wam. Ja pierdzielę, przez chwilę myślałem, że tam jest radiacyjny. Szukamy pożywienia, moi drodzy. Ach, cały czas te zgniłe mięso. O, siema. Mam nadzieję, że tutaj nie pojawi się żaden taki policjant. Dobra, lezą. Kurde, wychodzą zewsząd. Dobra. Muszę uważać, bo mi stamina zaraz klęknie. No bo oczywiście jestem głodny. O! Myślałem, że wyjdziecie kulturalnie jak ja. Ale chyba nic z tego. Dobra, zaczyna być kolorowo. Więc zaraz się tutaj zajmiemy nimi. No na tym głodzie tak nie bardzo. Dobra, zadamy mu obrażenia, ciach. Ktoś się tam wywalił. Dobrze, że nie mam tu zadania. O, to sobie mogę tutaj, o, śmiało ich. O, cwaniaczki idą naokoło. Dobra, czyli wykorzystamy mój tutaj patent. Oni się cofną po prostu tutaj do tej wentylacji. O, idą już. Proszę. Ups. Ach, ta cholerna stamina. Oh no! Biegnij! Facet, kurde, nie rób mi takich rzeczy. No jest ich tu sporo, więc muszę uważać, bo będą się podsadzać. Ho, 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 ho. Dobra, zapraszam. Zapraszam tutaj. Aż, cholera, jeden się podsadził. Oj! Oj, się! Dobra, nie ma takiego podsadzania. Chodźcie tu. To było bardzo... bardzo niefajne z twojego... w twoim wykonaniu. Mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj podsadzać. O, shit. No i się podsadził. Dobra, spadł. Jestem głodny. Dajcie mi jeść. Wow. Na szczęście zombiaki są głupie. I fru, poszedł. Na szczęście zombiaki są głupie i... O, może będziesz miał coś do jedzenia, bo się wywróciłeś. Ale za to masz dwie książki, proszę. I kurde, kuta stal. Jak myślicie? Teren wyczyszczony czy nie? Dobra, może ja tą wodę sobie zrzucę na miejsce tego. K-
Kurde, następna lezie. No, nóż jest chyba bardzo dobrym znaleziskiem. Tak mi się wydaje. Muszę znaleźć coś do jedzenia. O, kukurydza. Żywność 2. Szaleństwo. Ale najpierw postaram się tutaj to wszystko wyczyścić. Dobra, mamy automat, ale ten automat jest chyba z napojami. Otóż to. Chociaż sok z yuki ma. Nie, to tylko wodę daje. Au! Dostałem plecy. Dobra, uciekamy stąd. Dobrze, że tutaj wyszli sobie. Jedna mniej. Śpi. O, dobra. Kurde, kolejny cios w plecy dostałem. Niedobrze. Jak tak dalej pójdzie, to marne moje tutaj. Okej, dobra, wygląda na to, że chyba wszystko. I ba, poprawka. To nie jest biblioteka. To jest warsztat. Ja nie wiem, co sobie wymyśliłem o bibliotece. Może dlatego, że widziałem tam parę książek, to zaraz... O, no, to jest na pewno biblioteka. Tak, brawo ja. No nic, przeszukajmy te rzeczy. Oczywiście dociążmy się jeszcze bardziej. Ale dzięki temu chyba uda mi się odblokować w końcu warsztat. Świat narzędzi, dobrze. Kamienne jakości trzeciej. Fantastycznie, podoba mi się to. Tak, tak, moi drodzy, mamy warsztat. Znaczy, najpierw trzeba ten warsztat stworzyć, ale to już jest kwestia czasu. Trzeba tylko się upewnić, na co jest potrzebne na ten warsztat. To będzie do wykonania, to będzie do zrobienia, to nie powinno być z tym problemu. Taśma też nie powinno być problemu. Mamy to. Mamy warsztat. Co my tu mamy? Szuka górnicza, lawina, wiesz jak się ruszać i co zrobić, żeby wyjść z lawiny obronną ręką. Otrzymuj 50% mniej obrażeń na odtąpnięć w kopalniach. Kolejny level. Kolejny level. Przejdźmy się tutaj, jestem trochę przeciążony. Dużo ołowiu mi tutaj rzuca. Yuka by się przydała. Ale tu ciasno, kurde. Dajcie mi jakieś jedzenie, dobra? Przydałoby się jakieś jedzenie. No brudna woda nie bardzo. Bardziej by mi odpowiadało jakieś... No dobra, no kanapka. Dobra, wezmę... Zjem tą kanapkę. Niech wam będzie, kurde. Niech zjem tą kanapkę w końcu. To jest już naprawdę takie... Mówiłem, że nie będę jadł kanapek, a tu macie. No, ziemniaki. Dobrze. Lubię ziemniaki. Zjem sobie też. O, kolejny ziemniak. Lubi ziemniaki. No jakoś głodu specjalnie nie zaspokoiłem, ale wiecie, no zawsze to coś. Nic tutaj więcej chyba nie znajdę. No musiałbym jeszcze tutaj te rzeczy przeszukać. Kłócić tego nie będę. Toalety mamy do przejrzenia. Uuu, a w toaletach wiecie dobrze, jakie skarby potrafią być. No widzicie, 5 sztuk wody. No i trochę papieru, ale akurat papier jest mi kompletnie niepotrzebny. No, może uda mi się zebrać te 100 gwoździ. Dzięki czemu wykonam... Zrobimy już ten warsztat od razu. Tylko gdzie ja go tam postawię? Nie wiem. Jeszcze jakiś randomowy zombiaczek się tutaj trafił. Tam też jesteś. O kurde, gdzie ta strzała poleciała? Ej, skup się. Ej. Dobra, wiesz co? Nie mam cierpliwości dla ciebie. Dobra,
kolejne 30 sztuk krótkiej amunicji. Wchodzimy jeszcze tutaj. Nie znalazłem niestety tak żadnego jedzenia. Wchodzimy tylko tu, mając nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy. Gniewnia pięści, kolejne narzędzia, znaczy kolejne części do maczety. Dobra, widzę, że chyba tutaj jest czysto. To luz. Zbierając praktycznie cały tutaj... nic tutaj więcej nie ma. Cały tutaj ten market, przepraszam, market, zdobyłem 90 gwoździ. No to już jesteśmy bardzo blisko. A, pozostają jeszcze tylko te mechaniczne części, 20 sztuk. To wiecie co? Wiem jak to mamy tutaj dużo koszy. A z koszyków bardzo dużo leci tych rzeczy mechanicznych. Nie wiem dlaczego, ale powinny lecieć. A że koszy mamy tutaj bardzo dużo, to trzeba to porozbierać. Z tego co chyba wiem, to w domu mam jeszcze 50 sztuk metalu, już przetopionego. Więc panie, kurde, no zaraz będzie. Zaraz będzie warsztat. Nie wiem po co, ale będzie. Nie no, żartuję, kurde. Warsztat się bardzo przyda. Muszę też rozłożyć pułapki, aby wiedźmy nie przychodziły, bo tam, no wiecie, no będę dużo przepalać teraz w kuźni. A jak już wcześniej wspomniałem, wiedźmy są, kurde, bardzo agresywne w tej wersji. Jak już tylko poczują trochę dymka, zaraz przyłażą, drą papę. No i tak wychodzi. O, pozyskałem jakiś challenge. Kurde. Dobrze. Z czego można jeszcze tutaj skorzystać? No jest jeszcze trochę tych koszy. No, już mamy 20. I po robocie. Teraz tylko do domu. A jeszcze trochę jest, bo to nie jest to miasto, w którym mam chatę, tylko w tym drugim, dobra. No głód nie pomoże. Tutaj mamy jeszcze budę, więc muszę uważać, żeby psa na siebie nie zgarnąć. Dobra, powolutku, ze spokojem. Teraz już mi się nie spieszy. To jednak chyba dobra była decyzja, że zostałem jednak w tym mieście, ale fajna lokacja. Atlas Metal Corporation pewnie. Wow! Dobra. Teraz tak. Jakaś droga do tego mojego miasta. Nie wydaje mi się, żeby tutaj była droga. Tu też nie ma drogi. No to musimy niestety jechać na szagę. Trudno. Przez pasmo górskie. Ale mam godzinę 10, to nic. O, tak. Dobra. No, nie udało się. Parkour trzeba jeszcze trochę podkręcić. Chyba, że podstawię po prostu jakieś takie, wiecie, wieżyczki, które po prostu ułatwią mi tutaj wejście. O, jak dobrze być w domku. Zaraz wstawiamy tutaj ogniska. Cyk, niech to się wszystko gotuje. Gdzie jest mój węgiel? Tutaj. Woda, cyk. Tutaj możemy sobie zjeść to. Bierzemy sobie jajka, cyk, gotujemy sobie tutaj bekon i jajka, 12 sztuk, moi drodzy, ale będzie wyżerka. Trzeba by tutaj jeszcze się pozrzucać z tego wszystkiego. Coś, czego kompletnie nie potrzebuję na razie. No, wodę też mogę sobie tutaj zrzucić, zgniłe mięso oczywiście. Te rzeczy do części maczety sobie zostawię, części narzędzia silnikowego też sobie zostawię, części młota stalowego mogę sobie sprzedać. Tak, muszę się tutaj jeszcze rozporządzić, co mogę sprzedać. Nasiona yuki, to będę musiał wszystko zrobić później. Dobra, cyk. Może naprawię ten nóż? Dobra, sprawdzimy, ile będzie kosztował po naprawie, bo mam chyba dwa, z tego co pamiętam. Chyba, że jeden skrapowałem, już nie pamiętam. Dobra, 59 po naprawieniu. Już jest stówka. To już jestem bliżej książki, można powiedzieć. Ale okej, okay, dobra, poczekajcie, bo tutaj jeszcze miał się warsztat robić.
20 sztuk. Ta stal gdzieś była, dobra, mamy gwoździe. Nie pamiętam, co tam było potrzebne, dobra, warsztat. Śledź. Narzędzia mechaniczne i jeszcze tutaj 5 sztuk. Dobrze, fantastycznie, niech to się przepala. Ja tutaj muszę się pozrzucać jeszcze z tych takich rzeczy. Muszę później oczywiście to wszystko, wiecie, ładnie posegregować. A nie, z tego co pamiętam, to taśmy chyba gdzie indziej były. Tutaj. No dawaj. No dawaj, to już jest chwila, moment. Jest bekon. Niam, 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 niam. Dobra. Cyk. Warsztat się wytwarza. Potrzebuję jeszcze strzały, aby móc tutaj zrobić sobie dodatkowe groty. Mamy to. Warsztat się robi. Nie wiem, gdzie go postawię, ale zaraz się będę tym martwić. Dobra, nóż. Fantastycznie, chodźmy jeszcze tylko po rower, bo w rowerze mam jeszcze co nieco. No. No daj mi to tutaj. O, trochę kutej stali. Kurde, gdzieś przenorałem metal. Chyba, że to, chyba, że przerobiłem to na ten... na złom. Pewnie przerobiłem to na złom. Całe ja. Dobra, medy wrzucamy sobie tutaj. Zaczyna nam tutaj rosnąć ekwipunek zbieracza, więc to też od razu zrzucam. Woda niech się gotuje, kurde, a co? Sporo amunicji też mam, żeby zobaczyć, co tam ma trader. Jak wyglądam z jedzeniem? Jeszcze jedno można byłoby ugotować. Dobra, niech się gotuje. Tutaj na razie wyłączymy. I idziemy do tradera. Może też jakieś zadanie by się przydało wziąć. Oj. No bo cały czas na pustynię. Wybieramy się na pustynię, prawda? Po co mi młotek? Nie, dobra. A żeby wybrać się na pustynię, muszę tutaj jak najwięcej brać tych zadań. Siema Rekt, wykonałem to zadanie. Jakaś robota. Już mamy poziom drugi, moi drodzy. Transport, eliminacja 169 metrów stąd. Bierzemy to jako pierwsze zadanie i jedziemy rowerem. W ogóle czy ja czasem nie mogę sobie zrobić lepszej pałki? No właśnie, też mi coś tutaj... A, jeszcze mam tutaj w kolejce warsztat, strzały. A, dobra, ze spokojem. Idziemy na to zadanie. Zobaczymy, co to jest, kurde, w ogóle. O, ta lokacja jest mi bardzo dobrze znana. Aż za bardzo. Ale myślę, że teraz jestem lepiej przygotowany. Drugi raz się tak nie dam. Kurde, to jest istny zwierzyniec, więc... Trzeba uważać, tu chyba zombiaków praktycznie nie ma. Tutaj są tylko zwierzyńce. Ty, ale gdzie oni są? Się pewnie pojawią, jak zeskoczę tutaj. Ciachaj nożem!
Oh shit! No ty od razu taki? No taki agresywny, no co ty? No co ty robisz? No co ty się wydurniasz? O, nie trafiłem cię. No trzeba przyznać, że ten wilk robi wrażenie. Jest taki... puchaty. Boję się trochę do niego zejść, że mnie ciapnie. No chodź tu. Ała! Świnia mnie ugryzła. Skubana, no. Kurde, że ja nie mam ładunków wybuchowych. To bym was zaraz potraktował ładunkami wybuchowymi. Ej, ale mi zabrał HP? Skubany. Dobra, zrobimy tak. Muszę poczekać trochę, aż się pojawią strzały. Dobra, jednego mniej. Biorę. Au! Au! O cholera, ty dziadu! O jasny gwint. Ledwo przeżyłem, cholera. No chodź tu. Czekam na ciebie. No muszę go w ten sposób wykończyć, bo inaczej nie dam rady. Nie mam zielonego pojęcia, ile on ma HP. Dobra, chyba się zaciął, więc zaraz padnie. Nie wejdę tam, nie ma opcji. Nie wchodzę tam do niego. Padł! Nareszcie padł! On chyba... Ile on ma strzał?
Masakra, moi drodzy. Pierwsze starcie z takim... O, lampka na hełm. Przyda się. No nie, no to co tutaj się wydarzyło, to naprawdę nie spodziewałem się kompletnie, abym tutaj miał już tego wilka. I muszę przyznać, że jest niebezpieczny. Jest bardzo niebezpieczny. Mam nadzieję, że to będzie jedyny, który tutaj był. Bo... No, otarłem się. Dosłownie się otarłem o powrót do śpiwora. O, nawet kura jest. O, dobra, mamy zombiaka. To była chyba najdłuższa potyczka moja z jakimkolwiek tutaj wrogiem. Ja chyba... Z misiem się nawet tyle chyba nie trzaskałem, co z... Co z tym wilkołakiem? Nie wiem, boję się. Normalnie się boję. O, jest świnia. A świnia też jest kurde agresywna, nie? Zadaję tak. O, jeszcze dwie! Skubane, dobra. Padać mi tam. Na kolce, już. Cyk. Ła. Dobra, jedna się wywróciła. No trzeba sobie jakoś radzić, moi drodzy. Zawsze mięsko. Muszę uważać, bo mam tylko 64 punkty życia. Ja wiem, że tutaj mam tylko do zebrania tą paczkę i mogę już wracać, ale no głupotą byłoby nie zebrania tego wszystkiego tutaj. O, panie. Cóż to były za emocje? Co by to mamy? Kontrola oddechu, naucz się wstrzymywać oddech i powstrzymywać bujanie lufą, aby bezwzględnie trafiać wrogów. Strzelanie z lunetą zużywa 15% mniej wytrzymałości. O! Jeszcze jeden. Aj, nie trafiłem go. O, pa, 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 pa. Zapraszam. No przecież to jest wyczyść. Tutaj trzeba wyczyścić wszystko. O, słyszę kogoś. O, i to chyba nie jest taka sobie po prostu wizyta. To jest horda. Jeszcze mi tu hordy brakuje, no poważnie. Dajcie spokój. No dobra, będę tu klepać. Drewno mi się już skończyło. Kurde, jaki Paweł Jumper! Przeszli! Nie dam się zjeść! Cholera jasna. Nie dam się zjeść! Nie dam się! O, o. Ja pierdzielę. Co za emocje dzisiaj są normalnie. Wszyscy? Wszyscy się chyba wywrócili, dobra. Nie wszyscy. Dobra, kładź się. Najgorsze jest to, że ja jeszcze mam... dwa psy do pokonania. Albo jednego. Ale przydałby się plasterek. Oj, dobra, witaminę chociaż.
O, medy, dajcie mi jakąś apteczkę. Okej. Może być. Odwodnię się, ale to nic. Zjedzmy coś. Tutaj mamy jeszcze hełm komandosa, amunicja. I tutaj walka w mieście. Wykorzystaj produktywnie przepływ adrenaliny spowodowany walką. Pancerz nie spowalnia cię w walce. Fantastyczna książka. Bardzo się przyda. I tutaj mamy części stalowej pałki. To się też przyda oczywiście. Nic tutaj więcej nie ma. Pozostaje nam tylko pozbycie się tamtych kaznodziei. Czy ja to potrzebuję? Nie, dobra. Anuluję to. Nie mogę się za bardzo przeciążać. Co ja tutaj mogę zrzucić? Ten nóż miałem sprzedać, kurde. I nie sprzedałem oczywiście, jak zwykle. Ja się tu nawet węża teraz będę bał. Dobra, tu się otworzyłem sobie. Zjedzmy kolejną porcję. Kuchciki. Nowoczesny piec. Węgiel to nie potrzebuje. No, nie wziąłem nic do picia. No i teraz zaczynam tego żałować. Dobra. Dobra, szybka akcja. Dobra, jeszcze jeden. A nie, jest, wyczyść obszar, dobra. Zapasy. Zapasy i spieprzamy stąd. Gdzie są te zapasy? Tutaj. Wow, kurde. Naprawdę to było spore wyzwanie. No sam ten wilk był sporym wyzwaniem. Wilczur, nie wiem, wilgołak, jak go nazwać? Demon piekielny dosłownie, demon piekielny. Ciekawe, co w ogóle dostanę za wykonanie tego zadania. No to był długi dzień. Długi dzień, długi odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę. I możecie również pisać komentarze. Zobaczmy tylko, co tutaj będzie miał dla nas w nagrodę. Oby to było, oby to się opłacało. Obyś nas tutaj nie wystawił. Everything's wiped that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it? Świat karabinów. Rozwijają umiejętność wytwarzania karabinów. To by warto było w to pójść. Amunicja, bruk i drewno. Bruk byłoby spoko, bo nie musiałbym tego kopać, kurczę, przynajmniej. Wezmę bruk, chociaż amunicja. Jakby jakiś pistolet był, coś, nie? Dobra, biorę amunicję. Kolejna robota? Transport. Demakliwy Residence. Oby to nie było to samo. Dobra, moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, tak jak wcześniej wspomniałem, aby zostawić kciuka w górę i pisać komentarze. Możecie również zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. To tyle dzisiaj. Godzina 20. Ja idę leczyć, lizać rany po tym pierwszym zadaniu na poziomie drugim. A gdzie tu poziom trzeci? Gdzie tu, kurde, jakieś wilczury? Ewidentnie potrzebuję broń palną, bo niestety na takich delikwentów potrzebny jest ołów. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.